1 Mojżeszowej 15:5-6. 1 Mojżeszowa 15:5-6. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz, jeśli je policzysz, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Gdy się upamiętujesz z odstępstwa niewiary, gdy odchodzisz z miejsca, gdzie nie wierzyłeś, nawet jeśli pobłądziłeś, nawet jeśli twoja wiara się rozchorowała, ale znowu wracasz na tor, rozumiesz? To Bóg uznaje cię za sprawiedliwego, tak jakbyś nigdy z tej drogi nie odszedł. Ja w ogóle chcę was zachęcić, żebyście traktowali wszelkiego rodzaju odejście od ruchu wiary jako grzech. Nie traktuj tego inaczej. Jako grzech to traktuj. Nie uwierzyłem ci, Boże. Nie zaufałem w twoje słowo. Zwróciłem moje oczy na naturalność. Uznaję to jako grzech. To jest bardzo ważne, bo my nie patrzymy na to z innej perspektywy, tylko jako grzech. I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Gdy wierzysz Bogu, to On natychmiast identyfikuje cię z Jezusem. Chcesz, żebyście zrozumieli ten mechanizm. Nasze wierzenie Bogu natychmiast identyfikuje nas z Jezusem. Kiedy my wierzymy, to w tym momencie my dla Boga Ojca jesteśmy jak Jezus. W ogóle ludziom to się wydaje, że my zawsze jesteśmy dla Boga Ojca jak Jezus. Nie, nasz duch tak. Ale nie nasze całe życie. Rozumiesz? To w ogóle jest nieprawda, że całe nasze życie, ono cały czas jest identyfikowane z Jezusem. Ono jest identyfikowane z Jezusem, kiedy my wierzymy. Nasz duch jest identyfikowany z Jezusem przez cały czas, tylko nic nam po tym. Bo my mówimy o osiągnięciu sukcesu na ziemi, a nie o pójściu do nieba. Rozumiecie? Nasz duch jest odpowiedzialny za pójście do nieba. To jest rękojmia nieba. Rozumiecie? Ale dopiero posłuszeństwo duszy, duchowi daje nam rękojmię sukcesu. A więc tak jak duch sprawiedliwy, tak? Tak dusza ma ukierunkowywać się na sprawiedliwość przez to, przez wiarę. Czyli my wierząc Bogu, jesteśmy oglądani przez Boga jako Jezus. Wiesz, to jest niesamowite. Ja się zorientowałem, że w ogóle, jeżeli ja ufam Bogu w tej sprawie, to dokładnie w tym momencie jestem jak Jezus. I teraz jest pytanie, czy może coś się nie udać Jezusowi? Ludzie, facet stał z martwych w ciele. Sorry. Cóż jest większego? Gdy wierzysz Bogu, to On natychmiast identyfikuje cię z Jezusem. Twoja wiara powoduje, że jesteś w Bożych oczach jak sam Jezus. To twoja wiara to powoduje. Twoja wiara. Jezus jest 100-procentowym wypełnieniem obietnic złożonych przez Boga Abrahamowi. 100-procentowym. Zobacz, Dzieje Apostolskie 7:5. Dzieje Apostolskie 7:5. I nie dał mu w niej w posiadanie ani pięci ziemi, lecz obiecał, że dają jemu w posiadanie i jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. Jezus jest wypełnieniem wszystkiego,
co zostało zobrazowane w Abrahamie. Kiedy jesteś identyfikowany z Jezusem, to w sposób automatyczny wchodzisz w przestrzeń sukcesu. A jesteś identyfikowany z Jezusem wtedy, kiedy wierzysz, kiedy nie wycofujesz się z wiary. Zacznijcie to oglądać. Tylko Jezus osiąga sukces. A więc my nie stajemy obok, nie mówimy, my też osiągniemy, tylko my sobie wchodzimy w miejsce Jezusa i jakby jesteśmy wwiezieni tym Jezusem w sukces. Jezus jest jak pociąg, który nas wiezie w sukces. Ale aby wejść w to miejsce bycia postrzeganym jak Jezus, to my musimy wierzyć. I nawet jeśli nasza wiara się rozchorowała, to my pokutujemy jak z każdego innego grzechu i automatycznie wracamy do pociągu o imieniu Jezus. Automatycznie. I rzeczy zaczynają się dziać. Gdy my poruszamy się w wierze, w sposób automatyczny realizujemy wszystkie elementy przymierza, które Bóg ma z nami w Chrystusie Jezusie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja uruchomiłem kulturę wiary w sobie, rozumiecie? To znaczy, że ja będę w stanie ogarnąć każdą dziedzinę życia. Ty nie musisz się martwić, że w to wierzysz, a w tamto nie będziesz mógł wierzyć. Ty w ogóle uruchom kulturę wiary. Ty w ogóle zrób w życiu takie postanowienie, że ty będziesz wierzył. Pod każdym względem. To się zacznie przelewać na różne dziedziny. Od rzeczy małych po rzeczy duże. W pewnym momencie to będziesz w szoku, że ty tak sobie w ogóle szafujesz tym wszystkim. Po prostu idę i wierzę, oho, tu sobie wierzę, tam sobie wierzę, tu w ogóle jestem pewny, tam jestem pewny, nie zastanawiam się, nie spędzam godzin na modlitwach w jakiejś sprawie, tylko cyk, 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 cyk. Tak? Tak ma wyglądać nasze życie. Różne dziedziny, różne. Ja się na przykład nie skupiam na takim czymś jak wiara w uzdrowienie. Rozumiecie? Ja w ogóle nie chodzę wiara w uzdrowienie, tam uzdrowienie, w ogóle jestem zdrowy. Ja mam w ogóle kulturę wiary. Kultura wiary. Teraz ta kultura wiary powoduje, że ja jestem absolutnie przekonany o tym, że cała wymiana krzyżowa jest mi dana. Cała wymiana krzyżowa. To się nie dzieli na jakieś takie, wiecie, ja mogę na potrzeby nauczania takie rzeczy podzielić. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ja sobie teraz się uczę wierzyć w uzdrowienie. Więc takie są seminaria. Będziemy się uczyć teraz wierzyć w uzdrowienie wszyscy. Ja mówię, ludzie, ale tu po co? To się nauczymy wierzyć w uzdrowienie, potem się będziemy uczyć w co wierzyć? W zasobność finansową, tak? A potem będziemy się uczyć wierzyć w to, jak nie czuć się odrzuconym, tak? To bez sensu. To pół życia można na tym spędzić. Co my jesteśmy? Kurczę, wieczny student? W cudzysłowie wiesz. Nie, to nie tak działa. Jest kultura wiary wytworzona. Ja po prostu wierzę Bogu, który pokonał śmierć i powołuje do bytu to, czego nie ma. W jakiej dziedzinie? W każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. W każdej. W każdej. Ja na przykład nigdy nie budowałem wiary w przychylność ludzi, a ja mam przychylność ludzi. Ja mam w ogóle ludzi przychylność. Ja im dłużej chodzę z Bogiem, tym więcej ludzi mnie lubi. Ludzie do mnie mówią tak. Ja im dłużej chodzę z Bogiem, tym więcej mnie ludzi nie lubi. Ja mówię, ja mam odwrotnie. Mnie coraz więcej ludzi lubi, a coraz bardziej mnie nienawidzi religia. I wiecie, co zauważyłem? Jezus miał tak samo. W ogóle Jezus to nie miał problemu z ludźmi w ogóle. Jezus miał potężną przychylność ludzi. Rozumiecie? Wy się przyjrzyjcie, jak on miał przychylność ludzi. Apostołowie to nawet nie wiedzieli, jaki Jezus kręci lody na boku. Rozumiecie? On cały czas, panie, gdzie urządzimy tam Paschę? Tam pójdziecie do miasta, zobaczycie faceta z panem, podejdziecie do niego, że nic powiedział, żeby dał chałupkę. I już i koniec. I oni szli, podchodzili. Sorry, nie znamy cię, ale wiesz, mistrz powiedział, of course. Rozumieć? Jezus miał kupę znajomych, kupę układów. Jest napisane, tak, że był miły Bogu i komu? Ludziom, ja jestem miły ludziom. To religia się mną przeklina.
A ludzie się mną błogosławią. Rozumiesz? Wczoraj wchodzę do sklepu, mówię do człowieka, wiesz co, byś mógł mi zmienić baterię, bo tam jest człowiek, który baterię zmienia, nie? W zegarku, już jestem u zegarek, byś mi zmienił baterię. Zmienił mi baterię i mówię, ile płacę? On mówi, uspokój się, mówi, proszę cię. Ja mówię, nie, no przecież człowieku, ty się zajmujesz tym, że się kupuje u ciebie baterię, się zmienia baterię. Mówi, proszę cię. Nawet nie chciał dyskutować. I rozumiecie, jak gdziekolwiek nie pójdę, ja jakby wszędzie, ja mam rzadko jakiś konflikt. Ja w ogóle nie jestem skonfliktowany ze społeczeństwem. Im głębiej idę w Chrystusa, tym jestem mniej skonfliktowany. Ludzie ze mną gadają, rozmawiają, rozumiesz? Ruch wiary to jest kultura wiary. Wierzymy Bogu, który wzbudza zmartwych i powołuje do bytu to, czego nie ma. Między innymi na przykład przychylność ludzi. Przychylność ludzi. Zobaczcie, co my robimy na modlitwach wstawienniczych. My ustanawiamy przychylność ludzi, przychylność władz. My nie budujemy naszej wiary w przychylność władz. My ustanawiamy przychylność władz. My ogłaszamy diabłu prosto w pysk, że władze są nam przychylne. Rozumiecie? My ustanawiamy diabłu prosto w pysk, że ludzie są nam przychylni. Że gdzie nie pójdziemy, tam ci ludzie będą się skłaniać. Skłaniać się. Na jedno słowo nasze, tak? Ludzie będą nam posłuszni. Na jedno słowo nasze, bo tak mówi Psalm 118. Zobaczcie. Na jedno słowo Twoje, lud, którego nie znasz, będzie Ci służył. Rozumiecie, co to jest? To jest wiara. Wiara. Kultura wiary. Kultura wiary. Kiedy ty tak funkcjonujesz, to ty realnie realizujesz całą wymianę krzyżową, całutką wymianę krzyżową. Nie musisz się skupiać, dzielić na tym, chodzić na seminaria wiary o uzdrowieniu, o finansach, jak tu to, jak tu tamto. Rozumiesz? Nie musisz marnować czasu. Po prostu zbudujesz kulturę wiary. A zatem widzimy, że wierzenie Bogu doprowadza do absolutnego wzrostu, a nie wierzenie do absolutnej ruiny. Pamiętajcie te przykłady z Abrahamem, związane z tym, że facet przekierowuje swoje oczy na cielesność. To twój największy wróg w wierze. Przekierowywanie oczu na to, co naturalne. Skupianie się na tym, co naturalne. Na tym, co nie masz. Na tym, co uważasz, że powinieneś mieć, żeby coś osiągnąć. Rozumiesz? Tak, przyjacielu. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie troszeczkę narysowali tak zwany duchowy szkielet wiary. Tak jak miłość ma duchową konstrukcję i funkcjonuje według określonych zasad, tak samo jest z wiarą. Jak każda dziedzina życia, podziału miłości, bo ona jest największa, jakby najszersza, wieczna. Ale ona też posiada pewną konstrukcję. Tak też wiara posiada pewną konstrukcję. Rzymian 4,18. Rzymian 4,18. Jeszcze raz czytamy. Po pierwsze. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie pokolenie twoje. Bóg dał obietnicę wbrew naturalnym nadziejom. Posłuchaj, konstrukcja wiary. Boża obietnica zawsze będzie większa niż twoje naturalne możliwości. Zawsze. Zapamiętaj to sobie. W ogóle nigdy nie będziesz potrzebował wiary, żeby osiągnąć coś, co potrafisz. Dobrze? I nie mieszaj tego. Jak coś potrafisz, to nie mówisz, że to jest przez wiarę. Jak coś możesz,
Jak ktoś może zrobić? To w ogóle nie wciskaj sam sobie ciemnoty, bo tak ludzie mówią w ogóle, wiesz. To tak jak w takich ruchach niecharyzmatycznych, ale biblijnych, to jest ciekawe, niecharyzmatycznych, ale biblijnych, mówi się, że w modlitwie innymi językami chodzi o to, że jak ktoś zna inny język, to się może modlić w innym języku. I koniec. I oni się tak modlą. Jak byliście tam w baptystowach, czy jakichś innych tam pierdołach, to słyszeliście na przykład takie rzeczy, że tam stoją i on wychodzi, on się po angielsku pomodlił. Po francusku się pomodlił. Tak też się tam, w tym też, tak? W tym kochozie tam, co byliście, też tam, tak? Właśnie mi się przypomniało, gdzie wy byliście. W innych językach. No wychodzi, po francusku się pomodlił, po niemiecku się pomodlił, po angielsku się pomodlił. Oni się teraz modlą w innych językach. No, rozumiesz? Dobrze, że ja mówię, że jestem po dobrej stronie mocy już, bo wczoraj stoję w sklepie i takiego mam gościa, takiego u nas w mieście, i on nachodzi mnie, bo on uważa, że ja mu pieniądze jestem winny. Gdzieś tam ze starych lat, tam mnie nachodzi. Wczoraj z nim tak ustałem, bo w sklepie kupowałem coś, mówię do niego, słuchaj mnie. Dziękuj Bogu, że jestem po dobrej stronie mocy. Bo normalnie, kiedyś, tak, to bym cię nie prosił grzecznie, żebyś mnie nie nachodził, no. Dziś cię grzecznie proszę, mówię, w imieniu dobrego Boga. Nie nachodź mnie więcej, no. Proszę cię. Jestem po dobrej stronie mocy, dlatego ja już dzisiaj się tylko śmieję z tych rzeczy, bo tak naprawdę, rozumiecie, to przecież to jest w ogóle szok w trawie. Że to powinni zamknąć te kościoły, człowieku, i zabetonować, proszę ciebie, drzwi, a tych kaznodziei, człowieku, pastorów innych w okno życia wepchnąć tam, to siostry takie, siostry mają takie okno życia, to się wkłada, jak ktoś nie chce niemowlaka, rozumiesz, to powinni tych, człowieku, kaznodziei wszystkich tam wepchnąć, człowieku, rozumiesz, i koniec, okno życia, wszystko. Oni się w innych językach, przecież człowieku, modlą się po angielsku, modli po francusku. Bóg daje obietnice, których nie można naturalnie spełnić. Oto Bóg. Powiedzieli wam coś, chrześcijaństwo jest niemożliwe naturalnie do przeżycia. Naturalnie nie można być chrześcijaninem. Naturalnie nie można być częścią Kościoła. To jest wbrew naturze. Tu się naturalny nie ostoi. W duchowej konstrukcji naturalny odpadnie. Rozumiesz? Można się naturalnie do spowitu zapisać, gdzieś tam, ale nie można naturalnie żyć w Królestwie. Bo Boże obietnice, one funkcjonują na zasadach ponadnaturalnych. I Boże wytyczne też. Proszę bardzo, prosta. Nie bój się, nie lękaj. Dzień dobry. No, on przychodzi do ciebie i mówi do ciebie, nie bój się, nie lękaj. No co? Ja bym Bogiem twoim. No przecież to suche nitki nie zostają na naturalności. On przychodzi, ja bym Bogiem twoim. Nie bój się, nie lękaj. Wiesz. A więc wiara to jest wiara w nienaturalne i niemożliwe do naturalnego spełnienia obietnice. To na początku musimy się rozprawić z myśleniem, że my coś osiągniemy w sposób naturalny, bo wiara się w ogóle nie zaczyna od naturalnego. Jak możesz coś zrobić naturalnie, rozumiesz? To znaczy, że to nie ma, że tam nie, że to nie jest wiara. To nie tak, że to jest złe. To nie o to chodzi. My nie rozpatrujemy tego w tych kategoriach. Tylko uznajmy to. Naturalne to naturalne. Tak? Jeden taki nasz znajomy, kaznodzieja, on miał przeszczep jednego organu. Przeszczepili mu ten organ i on dalej tam sobie żył. I zrobili z tego wielkie halo. To cud. I poproszono nas, żebyśmy też się podpisali pod tym całym ruchem cudu.
A my powiedzieliśmy, ale to nie jest cud, no. No bo to ludzie w świecie też czekają na przeszczep, dostają przeszczep i to bez Boga można być ateistą. Po prostu się czeka, no ci przeszczepią coś i masz coś przeszczepione. To ja się pytam, jaki to Bóg? Co to ma z Bogiem wspólnego, gdzie w świecie? Znaczy nie to, że jaki to Bóg, tylko jaka to wiara. Jaka to wiara. To nie jest złe, super, halleluja, człowiek żyje, bardzo fajnie, dobrze się stało. Idziesz do szpitala, bardzo, ja nie mam nic przeciwko temu, że idziesz do szpitala, idziesz, że się leczy, że pije. Chcesz, nie ma problemu, ja ci kupię te prochy, ja cię zabiorę do tego szpitala, ja będę z tobą tam siedział w porządku, tak? Tylko nazwijmy to, szpital szpitalem, lekarz lekarzem, tak? A cud cudem, tak? Naturalny naturalnym, a nadnaturalny nadnaturalnym, nie mieszajmy tych dwóch produktów, tak? Kiedyś jedna nasza znajoma, kiedyś była u nas w kościele, ale zaproponowałem jej uwolnienie od demona, no i ona już powiedziała, że nie chce być w tym kościele. I poszła do innego kościoła razem z tym demonem. Tłumaczyłem tamtemu pastorowi, ona ma demona. Nie, nie, Artur, to nie jest demon, to jest charakter jej. Ja mówię, ona ma charakter nie za fajny, ale to jest demon akurat, ta sytuacja. To jest demon, charakter też jest do zmiany, ale to demon. Nie, 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 to jest charakter, dobrze. I przyglądam się przez najbliższe miesiące, jak jest gloryfikowana jej nadnaturalna, jakże ona jest namaszczona do pewnych rzeczy. Jakież ona tam robi niesamowite, namaszczone rzeczy. A my wiedzieliśmy doskonale, że to nie miało nic wspólnego z żadnym namaszczeniem ani wiarą, bo ona to samo robiła przed nawróceniem. Była asystentką prawnika, była w tym dobra i koniec. No i takie ma dziewczyna zdolności. Bardzo fajnie. Masz zdolności jakieś, służysz nimi w kościele? Super! Ja się bardzo z tego cieszę. Tak? Tak rośniemy i to są rzeczy Boże. Ale nie nazywajmy czegoś wiarą w obietnicę, jeśli coś możemy zrobić naturalnie. Bo wiara się zaczyna od tego, że zostaje nam postawiona poprzeczka, która mówi nam tak, nie możesz tego zrobić bez wierzenia. Nie sięgniesz po to bez wierzenia. Rozumiesz? Zaczyna się ruch wiary od czego? Od niemożliwego. To jest ruch wiary od niemożliwego. Od tego, że nie ma nic, a jest coś stworzone. To jest ruch wiary. Od tego, że nie byłeś w stanie nic zrobić, rozumiesz? A teraz działasz. Nie byłeś w stanie nic zrobić? Nie byłeś. Przyszedł, powiedział, chciałbym, Artur mówi, chciałbym taką pracę, biurową chciałbym pracę. Dzisiaj działa w kancelarii prawniczej. Dzisiaj. Tam pracuje. Czy on to umie robić? Nie. Co on robi przez wiarę, to robi. Bo wiesz, jak on by był człowiekiem, który by miał takie wykształcenie, pracowałby w tych kancelariach w porządku, to co to jest, to pracuje w kancelarii normalnie, złożył CV, chłopak i robi, tak? Ale chłopak nic nie potrafi w tej dziedzinie. I teraz, jeśli on nic nie potrafi, a on się dostaje do kancelarii, to znaczy, że mamy działanie czego? Boga. To jest wiara. Przez wiarę tam poszedłeś do tej roboty. I przez wiarę tam działasz. Okej? Okay? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Czy to jest, rozumiecie, od tego, czyli tutaj mówimy, musimy zrozumieć, że ten duchowy szkielet wiary to od tego, że Abraham uwierzył w to, co powiedział Bóg i ta wiara wyprodukowała w nim nową nadzieję. Czyli wiara w tobie, ona powoduje, że przyszłość twoja się poszerza. Wydłuża. Rozumiesz? Potężnieje. Czyli wiara powoduje, że tam, gdzie nie było widoków na przyszłość, widoki na przyszłość się zjawiają. A nie tylko się zjawiają, ale zaczynają być co? Realizowane. Druga rzecz. Rzymian 4,19. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe ciało Sary. A więc widzimy, że przychodzi zachwianie wiary. I teraz drugą rzeczą w szkielecie wiary jest twoje zrozumienie tego, że zachwianie wiary przychodzi. I ty w ogóle
Nie martw się tym, że zachwianie wiary przychodzi, bo to jest normalne. Bo to jest szkielet wiary. Czyli wiara powstaje, a następnie wiara jest co? Zaatakowana. Każda wiara będzie zaatakowana. Taka dla ciebie dobra nowina. Każdy poziom wiary będzie zaatakowany. Czyli nigdy w życiu nie będziesz miał czegoś takiego, że będziesz sobie szedł w wierze i nie będziesz przez diabła z boku obrzucany kamieniami. To jest niemożliwe. Się oswój z tym. Dlaczego? Dlatego, że wiara jest bolesna dla diabła. To nie to, że on się mści na tobie, bo on się na tobie nie mści, bo diabeł się w ogóle na nikim nie mści. W ogóle zapomnijcie o tym, że diabeł się mści. Diabeł się nie mści. Diabłu to nawet nie jest w głowie się mścić. On tak bardzo jest egocentrycznie zorganizowany. W ogóle wiecie, że żeby się zemścić, to trzeba mieć taką pewną ideę jakąś w sobie, że jednak ja tutaj jednak coś takiego po sobie zostawiam. W ogóle uspokój się. Rozumiesz, diabeł się nie mści na nikim. To nie. To jest taki egocentryk, rozumiecie, tak skoncentrowany na tym, żeby przetrwać, żeby się nażreć, że mu nie w głowie jest zemsta. No zemsta to jest troszkę poziom wyżej. No. Rozumiecie? Ja w mojej Biblii czytam, że to Bóg się mści. Czytaliście? Pomsta do mnie należy. Ja tak przeczytałem. Ja nigdzie nie czytałem, że diabeł się mści na kimś. A Bóg się mści, bo to jest idea pewna. Zemsta to jest pewna idea. Gdy do Abrahama przychodzi zachwianie w wierze, czyli on zwraca swoją uwagę na naturalne, diabeł zaczyna Abrahamowi pokazywać coraz bardziej patologiczne okoliczności, które zaprzeczają realności Bożej obietnicy. A więc posłuchaj. Kiedy tylko człowiek ulega temu zachwianiu wiary, to się zaczyna pogłębiać. Zaczynasz widzieć coraz więcej rzeczy przeciwnych temu, co powiedział Bóg. Zaczynasz coraz więcej słabości widzieć. Coraz więcej problemów. To się, rozumiecie? To się bardzo pomnaża. Więc ja jeszcze raz chcę mocno ciebie uczulić, żebyś na tym pierwszym odcinku zaatakowania twojej wiary prawidłowo odpowiedział. Jak to się prawidłowo odpowiada? Kopnięciem w gardło, no ludzie. Przychodzi diabeł, go kopnij w gardło. Niech się zachłystnie. Powiedz mu won! Zacytuj mu obietnicę. Powiedz, już mam to, co powiedział Pan. Jestem właścicielem. Rozumiesz? Zrób taką rzecz. Bo inaczej zacznie ci pokazywać jeszcze większe problemy i jeszcze większe problemy i jeszcze większe problemy. I pojawiają się kłamstwa, pojawia się manipulacja, pojawia się ucieczka. Pojawia się wycofanie. A więc widzimy, że kiedy wiara powstaje, to następnie wiara jest atakowana. I to jest normalna rzecz. Ale widzimy, że jeśli my mimo tego ataku nie odwracamy swoich oczu od obietnicy, to musi przetrwać. To musi. Weź sobie, napisz to nie wiem gdzie. Wywieź sobie plakat w domu i napisz, jeśli nie odwrócę moich oczu od obietnicy Bożej, muszę przetrwać. Rozumiesz? Muszę przetrwać. Jesteś skazany na przetrwanie, jeśli tylko się nie cofniesz, jeśli nie odwrócisz się. I 4:20 i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Widzimy, że gdy Abraham trwa w wierze,
że kiedy pokutuje ze swoich odstępstw i znowu wchodzi na przestrzeń wiary i działa mimo przeciwności naturalnych, to jego wiara nabiera rozpędu. A więc widzimy trzeci etap wiary, że przeciwstawienie się opresji nadaje wierze dynamikę. A więc w konsekwencji, zobaczcie, co się dzieje. Jest diabeł zaprzęgnięty do pługu naszego życia. On cię atakuje, ale przetrwanie ataku spowoduje wzrost wiary. Rozumiesz? Zobacz, co tu jest. Przejedziesz się na jego plecach. Przejedziesz się na jego plecach. Wiara Abrahama nabiera rozpędu, kiedy Abraham, tak, wraca na tor. Kiedy Abraham przeciwstawia się. Kiedy Abraham, tak, zaczyna kolejne kroki robić, mimo tego, że upadł, mimo tego, że gdzieś pobłądził, powstaje, zaczyna dalej wierzyć. A więc nawet jeśli upadasz w wierze i powstajesz, rozumiesz, to nabierasz rozpędu. A więc nawet upadek w wierze, rozumiesz, nie jest w stanie cię zatrzymać, ok? A gdy pokutujesz, to cię przyspieszy. Zobacz teraz Boga twojego. Co to jest za Boga? Nawet twoją porażkę używa do pognębienia diabła. Szok. 4:21. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Abraham mógł tak wierzyć, bo nie opierał się swojej wiary na swoich możliwościach, lecz na prawdomówności Boga. W szkielecie wiary jest cały czas informacja dla nas, żeby nie opierać się na tym, co możemy i na tym, co nie możemy. Nie opierasz się na tym. W ogóle jakby stawiasz to całkowicie z boku sobie. Nawet na tych dalszych odcinkach, bo jest taka pokusa, że kiedy ty już jesteś daleko i już dużo osiągnąłeś w wierze, to teraz, tak? Ty zaczynasz różne rzeczy robić w naturalny sposób. A ja zawsze mówię, zrób coś większego. Zrób coś większego. Patrzcie, tutaj w kościele my cały czas podwyższamy poprzeczkę. Cały czas. Cały czas jest podwyższana poprzeczka. Dlaczego poprzeczka jest podwyższana? Nie dlatego, że mamy taki kaprys, tylko dlatego, że jeżeli my stawiamy sobie wyzwania, tak, to cały czas sięgamy po ponadnaturalne. My musimy poruszać się w ponadnaturalnym. To jest cały czas pewnego rodzaju wygenerowywanie potrzeby wiary. Cały czas. Nieraz już ci dobrze idzie, nieraz zobacz, jesteś na jakimś poziomie życia, idziesz i teraz spotykamy się, zaczynamy rozmawiać i ty potem do mnie piszesz, mówi, kurczę, po tej rozmowie zacząłem, w jakim miejscu jestem teraz. Okej? Okay? Ja mówię, super. Super. Albo przeczytałem tą książkę, zobaczyłem, gdzie ja jestem. Ja mówię, super. Wielokrotnie widzisz, że zacząłeś sięgać po naturalne. Na tych odcinkach już, gdzie jesteś dużo wyżej niż byłeś. Ale w szkielecie wiary jest cały czas potrzeba, tak? Cały czas potrzeba bazowania na Bożej mocy. Wierzenia w tą Bożą moc. Cały czas, cały czas. I 22 werset. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Gdy w ten sposób, gdy funkcjonujemy, w ten sposób, to Chrystus przejawia się w całej rozciągłości w naszym życiu. W ogóle wiecie, że w wierze o to cały czas chodzi. O manifest Chrystusa. Manifest Chrystusa. Manifest Chrystusa.
Więc w tym szkielecie wiary ten manifest Chrystusa jest jakby tym ostatecznym celem. Czyli w ogóle ja wchodzę w wierze głębiej, rozumiecie? I ja w ogóle rozpędzam się w tym Chrystusie i ja realizuję wszystko, co ten Chrystus w ogóle, co On ma w sobie. Ja to realizuję. Poza tym w tym szkielecie wiary, w tym ostatnim miejscu, my zaczynamy budować naszą przyszłość. Zobaczcie. To, co się zdarzyło w życiu Abrahama, było jakieś 1500 lat przed przyjściem Jezusa na ziemię. 1500 lat. I teraz tam, co tam się, to jakby pokazuje, co się stanie później. Okazuje się, że później ludzie, którzy tym ruchem wiary idą coraz głębiej w tego Chrystusa, powodują, że ich kolejne pokolenia są większe niż on. Wierzysz nie tylko dla swojego życia. Wierzysz dla życia swoich dzieci fizycznych, dla twoich dzieci duchowych. Tworzysz wiarę. To są stałe rzeczy. To są silne rzeczy. Ludzie, wasza wiara zostawi potężne ślady. Już nie tylko wasze życie podniesie, ale pozostawi ślady, podwaliny przyszłego pokolenia. Podwaliny przyszłego pokolenia. A zatem jeżeli my chcemy, żeby Boża obecność przez cały czas towarzyszyła naszemu życiu, tak? To po pierwsze, wierzymy w Boże Słowo pomimo braku widzialnej nadziei. Wierzymy w Boże Słowo pomimo braku widzialnej nadziei. Po drugie, gdy przyjdą złe okoliczności, myśli, odczucia, a przyjdą, to nie przestajemy wierzyć mimo tego, co widzimy, myślimy i czujemy. To jest nasze zadanie. To naprawdę nie jest trudne zadanie. Przestajesz się rozmywać, tylko w ogóle jak koń. W ogóle założone klapki na oczy. Tak mówi Pan. Po trzecie, nie pozostajesz na tym samym pułapie wiary, lecz wciąż słuchasz Boga i idziesz dalej. Nie cieszysz się, że już masz to, co masz. Masz to, co masz? Halleluja, idę dalej. Mam to, co mam? Halleluja, idę dalej. Cały czas. Rozumiecie? Ewangelia Łukasza nazwana jest Ewangelią drogi. Nasze życie to droga. Nasze życie to droga. W wierze nie ma emerytury. Rozumiecie? W wierze nie ma takiego miejsca, gdzie sobie, ja już sobie doszedłem gdzieś. Nie może doszedłeś. Nie, nigdy. Zapomnij o tym. Rozstań się w ogóle z taką myślą. Niech taka myśl będzie bliska tobie, odpocznę sobie w niebie. Od wiary. Chcę w niebie odpocznę od wierzenia. Czwarta rzecz. Oddajemy chwałę Bogu za to, co obiecał, mimo że jeszcze tego nie widzimy w realu. Nabieramy tej kultury. Uwielbiamy Boga za to, co obiecał, nie za to, co widzimy. Rozumiecie? Nie za to, co widzimy. W ogóle zapomnij o dziękowaniu za to, co widzisz. Jak już coś widzisz, to już nawet nie dziękuj, bo po co? To już masz w ogóle, już jest spoko, w ogóle wiesz, to i za obietnicę, to obiecałeś w ogóle. Ja nie dziękuję Bogu w ten sposób, Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj jestem zdrowy. Ja mówię, dziękuję Ci Boże, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Ja nie mówię, dziękuję Ci Panie, że mam co do garka Boże, tylko mówię, dziękuję Ci Boże, że Chrystus stał się Bogiem, a Jego bogactwem był ubogacony zawsze.
Ja w ogóle nie biorę pod uwagę przecież tego, że ja nie będę miał pieniędzy kiedykolwiek. Ja nie biorę takiego czegoś pod uwagę. To nie jest obiekt, ja nie wiem. Rozumiecie, o co chodzi? Ja nie wiem. Nie mam takiego czegoś. Tak samo jak nie biorę pod uwagę, że ja się rozchoruję. Nie, nie biorę. Ja nie robię czegoś takiego, że sobie kupię na wszelki wypadek buty ortopedyczne, że to tam stoją na przykład diamanty. Wszelki wypadek sobie kupię. Wózek sobie kupię na wszelki wypadek, sobie postawię. Piąta rzecz. Wykonujemy kroki wiary, słowa, decyzje, posunięcia, tak jakbyśmy już widzieli efekty. Zgodnie z tym, w co wierzymy. Rozumiecie? Takie kroki wiary. Kiedy my kroki wiary wykonujemy zgodnie z jakąś obietnicą. Takie kroki. Tak jak obietnica mówi. Tak jak mówi Boże prawidło. Takie kroki wykonujemy. Takie kroki. Szósta rzecz. Swoją wiarę opieramy na Bożym Słowie i ufności w Bożą moc. Nie opieramy jej naszej osobie, czyli na naszych czynach, myślach, odczuciach, zdaniu, poglądach, talentach i tak dalej. Masz różne sytuacje emocjonalne w swoim życiu. Tak? Czasami czujesz się lepiej, czasami czujesz się gorzej. Czasami przechodzisz jakąś trudność emocjonalną, czasami ktoś cię zostawił, czasami ktoś cię odrzucił. Czasami coś ci zabrakło. Rozumiesz? W tobie może się kłębić wiele, wiele rzeczy. Ale to jest w ogóle nieważne, co w tobie się kłębi. Wielu z was, jak ze mną osobiście rozmawia, widzicie, do czego was kieruję. Wy przychodzicie do mnie z tym, co wy odczuwacie, tak? A ja tak jak potrafię, tak jak mam możliwość, jak mnie Duch Święty pozwala, inaczej pozwala, daj mi możliwość robienia tego, albo inaczej, tak jak ty przyjmujesz to, co ja mówię, tak, to z taką siłą ja ci cały czas tłumaczę, że to jest nieważne. Ty mówisz, a ja tak czuję. Ja mówię, ja cię rozumiem. Ja wiem, że to jest teraz całe twoje życie. Ale ty teraz musisz postąpić tak, jak mówi Bóg. I ty musisz zadziałać tak, jak mówi Bóg. Ty przychodzisz i mówisz, czuję się tak bardzo potępiony, tak bardzo upadłem, tak bardzo zrobiłem, rozumiesz? A ja do ciebie mówię, ale to nie ma żadnego znaczenia, teraz musisz postąpić jak sprawiedliwy. Jak czysty, jak chwalebny. Ty mówisz, że się obawiasz tego czy tamtego, a ja mówię, ale to teraz jak bohater musisz postąpić. Jak bohater. A więc naszą wiarę nie opieramy na tym, jak my mamy w sobie teraz. My naszą wiarę opieramy na tym, jak coś nazwał Bóg. W ogóle Bóg mnie bohaterem nazwał. Bóg ciebie bohaterem nazwał. Okazuje się, że w ogóle Bóg bardziej wierzy w nas, niż my sami w siebie wielokrotnie. Ostatnio z człowiekiem rozmawiam i tłumaczę temu człowiekowi taką rzecz. Rozumiecie? Bóg bardziej wierzy w nas, niż my w siebie. A my w siebie powinniśmy wierzyć. Rozumiecie? My powinniśmy to robić. Ale tak nie jest. Przychodzi, mamy takie odczucia. Ale my teraz uczymy się patrzeć, jak wierzy w nas Bóg. Jak Bóg powiedział, jesteś bohaterem, to ja jestem bohaterem, mimo wszystko, że we mnie drży wszystko, tak? Jak Bóg powiedział, że gdziekolwiek postawisz swoją nogę, tam zwyciężysz, a ty idziesz właśnie w tej chwili nawiązać nową znajomość, załatwić kontrakt, czy idziesz po jakąś pracę, rozumiesz? No to ty teraz tam idziesz po twoim. A ty możesz czuć się różnie, nie wiem, jak się czujesz. To jak się czujesz, to jest w ogóle wtórne. Jeden się będzie czuł lepiej, drugi gorzej, jeden się będzie bał, drugi będzie na luzie podchodził do sprawy, tak? Nie na tym to się opiera. I siódma rzecz, że musimy zrozumieć, że w ten sposób wierząc uważamy się za zjednoczonych w 100% z Jezusem. Ja chcę, żebyście zrozumieli, że wierząc, tak? Jesteś w każdej dziedzinie zjednoczony z Jezusem. Dlatego tak bardzo ważna jest kultura wiary.
Ja po prostu wierzący jestem. Ja mówię, ja wierzący jestem. Ja wierzący jestem. Ja chodzę i wierzę o każdą rzecz. Wierzę o te rzeczy. Przyjaciele, mi bardzo zależy, żebyście przyglądali się na życie Abrahama. Żebyście rozumieli, jak bardzo Bóg użył tutaj jego życia, żeby nam to pokazać. Nie bagatelizujcie tego. Ja specjalnie o tym aż do tej pory mówiłem. Niech to będzie dla nas obraz, jak to działa w duchu. Amen.